The wonders of life got the prettiest side for everyone to enjoy. Standing up close by the Christmas tree, glimmering light, I am right where I wanna be. I will be home. I co, jak tam? Ten, Mila, idziesz i tyle. Wiesz, płacz, bo ja tylko tam wypchałem. Pani. A ona płakała? Nie, rzecz nie. Nie, no tak, normalnie tam. Otworzyłem drzwi. No, tam ona zobaczyła dzieci, zobaczyła wszystkie wózki. No i się od razu zainteresowała. I poszła? No, tam pani jeszcze przyszła. No chociaż, Milusia, chodź. No. Teraz lepiej będzie się słychać. No i tam pani przyszła. Właśnie. No, ta Milusia właśnie tak pierwsza właśnie nie chciała iść? No, ale właśnie pani jej pokazała wózek. No. No, mówię, pan wózek, coś tam, ten, położy coś tam, ten, położy lalkę spać w tym wózku, się pójdzie ze mną na spacery, coś takiego. No i ona się bardzo zainteresowała i chciała mi zejść z rąk. Mhm. No to ja ją puściłem, nie? No. No i ten. I ją puściłem. No. Puściłem ją, no, pani ten wózek przyprowadziła, ona wzięła ten wózek od razu, no i tam dała tam lalkę, pani ją przykryła, no i później cały ten wózek tak trzymała. No. No i poszedłem. No i w sumie tyle, no bo jeszcze chwilę pogadałem z panią, spytała się właśnie na ile my się przychodziliśmy. No właśnie zapomniałam ci powiedzieć, żebyś się z nią mówił, o której będzie. No, mówiłem się. No i fajnie. To nie jest moje pierwsze dziecko. Nie? Dobrze, że ty możesz odprowadzać. No. Bo ja Jaśka chyba odprowadzałam na początku. I to było straszne. No, bardzo fajnie to przyjęła. No. Dzisiaj, nie? No tak często jest, że... Znaczy, Klara w ogóle nie płakała, w ogóle. Ani dnia nie zapłakała w adaptacji. For a couple of days, wander around with you. You and me in the cold, thought it never be true. Wherever I go, I got you. Tak w ogóle to vlogmas dzień pierwszy. No, już połowa filmiku, a ty dopiero teraz. Taka połowa, co on będzie tak krótko trwało? Nie wiem. Oby nie. There is no way trying. You better loosen your belt. Drinking hot wine by the fire. Don't care. Domin przyniósł świąteczne ozdoby, tutaj mamy, nie wiedziałam, że mam ich aż tyle, tak szczerze mówiąc, myślałam, że dużo mniej, chociaż jak się to rozłoży po domu, to wcale aż tak dużo tego nie ma, tak naprawdę, pewnie niektórzy mają więcej na bank, no, ale odgrzebałam kubek, więc będzie świąteczny kubku kawka, tylko muszę go wymyć, bo leżał w piwnicy i czuję się brudny. It's Christmas and some kind of love, my friend. I pray it will never end. Do you like to be here too? It's Christmas. Co myślicie, że ja się tak elegancko w spokoju tą kawkę wypiłam, śniadanko zjadłam? Nie, oczywiście nie, bo mnie mąż już gdzieś ciągnie i tego ciastka, co w kawie miałam, to sobie na wynos wzięłam. Outside snow's glistening. It's just you and me tonight. I'll spend all this Christmas with you. Oh, it's such a charm. Got you up in my arm. There's nobody at the door. You said I wish. Weź mnie, podtrzymaj tą drabinę. Ja i tak nie ufam na 100%. Jest, co mam pewnie. No, to lepiej ten. No, lepiej uważaj. Ty mi trzymaj drabinę, a nie lepiej uważaj. Wejdziesz tu? No. Załatwiliśmy teraz o nic tak naprawdę. Nie no, coś załatwiliśmy, bo poszliśmy, ja pierwszy raz poszłam na poddasze.
pierwszy raz, bo nie byłam tam nigdy, do mnie chodził, ale ja nie jestem taka wariatka, żeby chodzić, jak nie można było. Ale teraz mogłam pójść, poszłam i było fajnie, nie? Fajnie to wygląda, tak? No, mega, kurczę, dobre miejsce. Tak, dobrze, że zrobiliśmy ten dodatkowy pokój. Znaczy, my potrzebowaliśmy i my od początku szukaliśmy takiego, wiecie, jak oglądaliśmy bardzo dużo domków od deweloperów, to szukaliśmy takiego koniecznie, który ma strych, który można będzie sobie zaadaptować, za coś tam z nim zrobić. Po prostu włączyć go do użytku. I wiele niestety nam odpadło ze względu na to, bo wiecie, jak budują deweloperkę, u nas przynajmniej w mieście, to deweloperka ma standardowo na górze 3 pokoje. To jest po prostu tak, że no nie ma innych. 3 pokoje i łazienka. Tak, 3 pokoje i łazienka. Nie ma po prostu innej deweloperki. A my wiedzieliśmy, że musimy kupić deweloperkę. Więc no nie mieliśmy, wiecie, za dużego pola do popisu. No może nie tyle, że musieliśmy kupić deweloperkę, no, ale chcieliśmy. No tak, no musieliśmy, bo chcieliśmy. No. O to mi chodzi. No i właśnie po prostu zależało nam na tym, żeby można było zrobić pokój, żeby można było gdzie dać schody. I u nas też to nie jest łatwe, te schody będą takie, wiecie, strome, ale będą. I to jest najważniejsze właśnie, że ten pokój jest, bo my go potrzebujemy. Na razie on będzie bardziej gościnny, taki pokój zabaw i tyle. A kiedyś, wiecie, jak dziewczynki będą miały, albo my tam pójdziemy, albo któreś z dzieci, nie wiem, zobaczymy, jak to ostatecznie wyjdzie. Z czasem się rozwiąże ta sprawa, no ale trochę nas wyjdzie do robienia sobie tam, bo wiecie, to jest strych nieużytkowy. Tam nic by nie było, a my musimy tam zrobić sobie podłogówkę, ocieplenia, te dodatkowe takie, wiecie, żeby nam było ciepło, ale żeby to nie był taki typowy strych. No, jakieś kable pociągnąć, ale najważniejsze, że się dało, bardzo mnie to cieszy i tak, nie mogę się doczekać. This will never be over, darling, it's time for your present, come over here. Now it is time to get out in the snow, lighting a light with you. Choirs will sing and the joy bells will ring. Nobody loves you as much as I do. It's a wonderful feeling from floor to the ceiling. It is that time of the year, drinking hot wine by the fire. Here on our own, we got nothing to fear. It's Christmas and some kind of love, my friend. Pick up some candy cane. Domino ostatnio mówi do mnie: Ola, wiesz, jakie mam wielkie pepko w galerii? Ja mówię, nie wiem, bo gdzie winda nie działała, jak chciałam zobaczyć. Więc poszliśmy teraz, działała winda i zobaczyłam te wielkie pepko. No i rzeczywiście jest wielkie, ale nie wiem, czy jest. Tak szczerze, jak tam poszłam dalej, to nie wiem, czy aż tak wielkie. W sensie, ono się chyba tylko tak rozkłada, że tak wygląda. Ono jest duże. Jest duże, ale nie wiem, czy jest większe niż nawet na tamtam koło Biedronki. Ale w porównaniu z tym, co było wcześniej? Tak, no w porównaniu z tym, co było wcześniej, no to jest ogromne. Ogromne. Tak. A teraz zjemy paszteciki. Czy może być coś lepszego, żeby poczuć świąteczną atmosferę? Gorąca czekolada, wszędzie dekoracje świąteczne. A teraz paszteciki. Pycha. Czujesz się tak? Co? No. Teraz idziemy odebrać rzeczy. Zastanawiamy się nad lodówką, żeby była niezabudowana, żeby była szersza, nie? Myśleliśmy nie do takiej. Jak nie? Ja myślałam. No, co nie mówiłaś? Bo nie mówię ci wszystkiego, o czym myślę. Dobrze. No, czasem tak. No. Fajna taka. Taka nie, bo jakby taka podzielona na pół, bo to jest bez sensu, bo to jest lodówka i ona jest na pół. No, już taka. Wolę dwie, w sensie jedne drzwiczki wolę mieć. Ups. Właśnie, dlatego. Ale nie, jeżeli miałabym takie podwójne, to dlatego, że po jednej stronie jest zamrażarka, a po drugiej lodówka. To wtedy tak. To bardziej taka szeroka. To jest fajna, to mi się podoba. Fajna ta, bo ona właśnie jest taka szeroka. Taka fajna. No. Tata! Co podwójne, zobaczę takie, wiesz, podwójne. Tak, to jest zboże akurat. No, trochę dłużej. Kupiliśmy w Pepco, to kupiliśmy jeszcze takie talerzyki właśnie.
bo chciałam takie, a teraz było 3 za 2, więc fajnie. No, dla ciebie talerzyk, widzisz? Fajny? Fajny talerzyk, Mila? Okej. Okay. Macie? Kalendarz! No, tak nie widać. Zabiło ci nam to, o! Tak. Jedynkę. Bo to będzie bujeta. Co ty zrobiłeś? O, pięknie. Co tam, Mila? A co tam było? Spadło na tatę coś. Udał to jakieś. A, kotka widzisz, czy co? It's Christmas. Outside snows. Też chcesz? To musimy jedynkę otworzyć tutaj. Dawaj, otwórz. Kara, co tam masz? Otwórz, Milusia. Ale poka. Jasiu. Wow, Mikołaja. To taki otwórz. Kinder jajko, ale takie w kształcie Mikołaja. Ty, Mila ma inny. Jaki? No inny ma Mila. Wow! Tata! To trzeba otworzyć. W końcu jesteśmy w domu. Cały dzień dzisiaj domin spędziliśmy na dworze. Cały dzień. No. Już jest ciemno. Ale jest piątek, więc jutro będziemy pewnie siedzieć w domu. W niedzielę też będziemy siedzieć w domu. Tylko jutro bez Dominika, bo Dominik dobra odsłyszeć. Najgorzej. A teraz czekam, aż mój ukochany mąż poda mi obiad. Czekam i czekam. No wiem. No ciemno. No i dobrze. Dobra, my właśnie siedzimy w aucie z Jasiem z tyłu, dlatego że jedziemy pooglądać zabawki. Jasiu, wiesz, że ja lubię oglądać zabawki? Co świecisz latarką? Słyszysz? A ty lubisz zabawki oglądać? Tak. Więc jedziemy pooglądać, bo Jasiu nie wie, co chciałby dostać od Mikołaja. Więc idziemy zobaczyć, może się czymś zainspiruje. It's just you and me tonight. It's just you and me tonight.